Reset Obywatelski. Cześć załoga. Miałem to zrobić wczoraj, ale coś mi wypadło. Jest 9 rano. Obudziłem się. Zrobię to teraz. Miałem wczoraj zły sen. Był tak głupi, że aż mi wstyd. Śnił mi się straszliwy świat, przy którym urolę z Huxleyem to pyszcz. Świat cały należał do ludzi już, ale tylko do paru z nich. Ale co najdziwniejsze w tym było, że o tym nie myślał nikt. Ogłupili ludzi hipnozą, platym światłem z ekranów na twarz, by wszyscy zgodnie pod ich wocą wracali do swoich prac. Dawali też dawkę przemocy, by ludzie mieli czegoś bać i sami zapragnęli kontroli ich woli, by mogli spokojnie spać. To pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. To pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. Stworzyli ludziom potrzeby, dali miraż drogi na szczyt. Trzymali ich przy tym w niewiedzy, by długi swe wzięli na zbyt. Nie należały te długi do ludzi, o tym także nikt nie słyszał nic. Bo mieli całą ludność za głupią i lubili sobie nie kpić. Swoje racje nazywali na kupon, pod wykresami wtedy dało się skryć. Bombardowani bodźcami na całość, nie umiał spojrzeć już nikt. Człowiek zamknął się w domu naturalnie, sam kurwa wiadomo się nikt. Dostawał swą wolność wyboru, kiedy przychodził katalog, więc dziś to pora na przebudzenie. To pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. To pora na przebudzenie. Wszedł, ale jesteśmy my. Michał Cieślakowski, witam cię serdecznie. I Paweł Sito. Michał, tak sobie pomyślałem, że bez uzgodnienia z tobą przedstawię cię. Jesteś jednym z wybitniejszych hipnotyzerów w Polsce. To jest pierwsze. Drugie, terapeutą, chyba można tak powiedzieć, hipnoterapeutą. Czy zgadzało? I trzecie, poprzez to, że od kilkunastu lat naprawdę z wieloma osobami miałeś do czynienia, to znawcą ludzi. Dobrze powiedziałem? Zamilkłeś, aż to jest program, który... Dobrze, to nie jest radio, bo jakbyś tak głową kiwał, to by ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Tak. Słuchaj, więc tak, tematów jest sporo, ale powiem ci, jaki jest powód, dla którego zaprosiłem cię specjalnie. No, że tak spontanicznie, tak trochę, tak, z dnia na dzień ja i tak dalej. Ja jestem, dokładnie z poniedziałku na wtorek, to było tak już wieczorem, tak jak mówi właśnie Michał, z dnia na dzień. Michał, zbliżają się wybory, poznajemy społeczeństwo lepiej, bo jakoś tam się deklaruje, jakoś tam się utożsamia, nie boi się mówić, wyrażać się, gdzie jest, znaczy mówię nie całe społeczeństwo, tylko oczywiście ludzie, elementy tego społeczeństwa. I mówi się coś takiego, że część kraju mieszkająca gdzieś na przykład na wschodnich rubieżach, w mniejszych miejscowościach, emeryci i tak dalej, są po prostu jak zahipnotyzowani. I że nic do nich nie trafia, nic, absolutnie nic, że ten rząd zrobił coś nie tak, że świat nie jest taki czarno-biały i tak dalej, że są pewnego rodzaju niuanse, że to w ogóle nie dotyczy ich. I
tak pomyślałem sobie, że tą osobą, którą znam, a która pomoże mi w tym, czy to jest w ogóle jakaś, też w tym jest, czy też zupełnie są to bzdury, będzie ktoś, kto hipnozą zajmuje się zawodowo. To ja od razu wtrącę, że powiedziałeś, że wydaje się jakby część społeczeństwa i tam wymieniły się regiony i tak dalej była zahipnotyzowana, natomiast prawda jest troszeczkę gdzie indziej. Że prawie wszyscy są zahipnotyzowani. I to powiedziała mi moja żona, która cię pozdrawia zresztą. Dzisiaj, jak ja powiedziałem, o czym będziesz mówił, właśnie o tym, ale przecież druga strona też jest zahipnotyzowana. No, dokładnie tak. Co to znaczy, że... Bo ja wiem, co to znaczy, i też pewnie wrócimy do tego, co to znaczy, że jeden człowiek jest zahipnotyzowany, ale on musi za to zapłacić te swoje, nie wiem, 150 czy ile złotych i tak dalej, wejść w hipnozę świadomie i tak dalej. To jest jakby pewnego rodzaju kontrakt. Z hipnotyzerem. Porozmawiamy o tym, ale co to znaczy, że prawie wszyscy są zahipnotyzowani? Przede wszystkim to znaczy to, że operujemy na te programach, które mamy w swojej podświadomości i nam wydaje się, że żyjemy świadomie, że myślimy, że podejmujemy decyzje i po części tak jest, natomiast po części jest to forma iluzji, ze względu na to, że większość naszych programów powstaje, kiedy jesteśmy w pierwszym okresie naszego życia, gdzieś do siódmego roku. Co to znaczy, że większość naszych programów powstaje? Teraz powstaje nasz program, się to pyta, no i to rozumiem. Tak, te programy w podświadomości, czyli te różnego rodzaju te przekonania, mechanizmy, te, które później w pewnym sensie rządzą naszym życiem, rządzą nami. My oczywiście mamy możliwość gdzieś tam te autorefleksji, używania tej siły woli do tego, żeby starać się coś w życiu zmienić, natomiast przez większość czasu i tak według tych programów operujemy i tylko niewielka ich część gdzieś tam się zmienia w miarę jak dorastamy. Jak one powstają? Jak powstają? No tak jak powiedziałem, jesteśmy hipnotyzowani. Nie, natomiast jesteśmy hipnotyzowani przez naszych rodziców, jesteśmy hipnotyzowani przez media, przez nauczycieli w szkole, przez naszych znajomych, kolegów, przez, na dobrą sprawę, przez nas samych, gdzie polega to i na odbiorze bodźców z zewnątrz, pod postacią obrazów, pod postacią dźwięków, ale również poprzez mechanizmy własnych procesów myślowych. Ja mówię hipnotyzowanie, bo to brzmi tak troszeczkę kontrowersyjnie, natomiast chodzi o budowanie swojej wizji wszechświata. Czyli programowanie jest też określenie? Tak. Programowanie na samych, no tak najłagodniej powiedzieć, mówiąc, jest to właśnie budowanie takiej naszej subiektywnej wizji rzeczywistości. I w tej subiektywnej rzeczywistości budujemy i obraz nas samych, budujemy obraz innych ludzi, budujemy obraz świata jako takiego. I jest pewna funkcja w naszym umyśle, którą hipnotyzerzy dumnie nazywają funkcją krytyczną świadomego umysłu, która nie odnosi się do wewnętrznego krytyka, nie ma nic wspólnego z krytykowaniem, tylko funkcja krytyczna jako taka podstawowa, ważna, która pilnuje nam stabilności naszego subiektywnego świata. Tak. Żeby nie oszaleć, tak? No, trochę, żeby nie oszaleć, bardziej na zasadzie, żeby w dużym cudzysłowie być bezpiecznym, bo organizm, to wszystko bazuje na mechanizmach organizmu, mózgu, układu nerwowego, służy, jego podstawową funkcją jest przeżycie, co oznacza, że jeżeli do tej pory przeżyłeś, drogi Pawle, to twój organizm, twój system nerwowy, twój mózg uznaje, że te programy, którymi ty operujesz, są bezpieczne, bo skoro przeżyłeś do tej pory, to oznacza, że one służą do tego, żebyś przeżył. I ta funkcja krytyczna nam tej stabilności, tej subiektywnej rzeczywistości
pilnuję. Czy istnieją jakieś próby przeciwstawienia się temu? Czy na przykład są jakieś, nie wiem, grupy rodziców, czy ludzi po prostu, których misją jest to, żeby przez ileś lat dziecko nie było poddawane takim programowaniu, takiej hipnozie? Czy to jest realne w ogóle? Czy to byłoby realne? A że to, co powiedziałeś, troszeczkę bazuje na jeszcze nie do końca zrozumieniu tematu. Nie ma niczego lepszego dla widzów niż niezrozumienie tematu przez prowadzącego. Dlaczego? Na przykład widz, pani Krysia albo Stefan siedzą sobie, to bardzo ciekawe, o co mu zasadniczo chodzi, kurczę, nie bardzo rozumiem. I ja teraz w jego imieniu występuję. Słuchaj, bo idea jest tego typu, że jakaś wizja rzeczywistości musi się ukształtować. To nie ma innej możliwości, jak to, żeby dziecko, które właśnie się narodziło, ta wizja już się kształtuje troszeczkę wcześniej, tam w brzuszku mama, ale to mniejsza o to, jak dorasta, no to tą wizję buduje. I teraz pytanie jest, z czego tą wizję będzie budować, albo będzie miała lepsze wzorce, albo gorsze, albo dostęp do takich mediów, albo do innych. Także nie jest kwestia tego, żeby zahamować ten proces, bo się nie da, bo jest to po prostu budowanie subiektywnej wizji rzeczywistości, tylko to, żeby dawać te dobre programy, żeby hipnotyzować w dobry sposób. Tak, ale ci powiem, może życie za ogólnie to powiedziałem, powiem ci, o co mi chodzi konkretnie, że są osoby nawet wierzące, nie to, że niewierzące, ale nawet wierzące i uważające, że w wieku 6, 7, 8 lat po prostu zawracanie dziecku głowy jakimś po prostu jakimś grzechem śmiertelnym, jakimś czymś, że to jest po prostu nietwórcze i właściwie niebezpieczne dla tego dziecka. Ja mówię, dobra, poczekam, aż będzie miało 10 lat, niech samo zdecyduje, niech ma już jakąś większą świadomość. No, znasz takie przypadki, domyślam się, no tak. Bo to nie jest coś oryginalnego. Czy co sądzisz o takich podejściach i czy w innych jakichś kwestiach niż religia też coś takiego się może zdarzać? I co, no właśnie, ale co sądzisz? Znaczy tak, od razu na sobie trzeba powiedzieć, że bo tak jak ja powiedziałem, to o tym, że wszyscy jesteśmy hipnotyzowani, wszyscy jesteśmy zahipnotyzowani, czyli żyjemy w tych naszych subiektywnych rzeczywistościach, tych programach, które żeśmy przyjęli, to nie do końca stuprocentową prawdę, a może nie całą prawdę mówiłem, bo nawet jak nasza subiektywna rzeczywistość jest już wykształcona, to są pewne mechanizmy, jak właśnie ta oficjalna hipnoza, ta hipnoterapia, którą ja robię, jak i te inne sposoby do tego, żeby tą krytyczną funkcję umysłu móc omijać, czyli ponownie jak gdyby uzyskać możliwość do tego, żeby tą subiektywną rzeczywistość modyfikować, żeby usuwać pewne programy, pewne te nowe programy. Żeby to nie było takie zasejwowane, tak? Dokładnie tak. I to powiedziałeś na temat religii. No bo to ewidentnie jest jeden z takich przekazów, czy całej sumy przekazów, który bardzo wpływa. I religiant jest jedną z najsilniejszych, ale nie najsilniejszą metodą, ile tak można to powiedzieć, do właśnie omijania funkcji krytycznej świadomego umysłu. Także to co ty mówisz mi? No tak. Ale zaraz, jak to jakaś, czy jakby nauka religii była jakimś po prostu perswazyjnym zachowaniem, tak? Jakąś taką hipnozą. I to wręcz hipnozą po prostu? Religia to hipnoza, tak? To niebezpieczną. Ze względu na to. Tutaj ci słuchacze widzowie nam wybaczą, spoko. W ogóle to prosimy o Marcina o jak podsyłanie co lepszych tekstów, a widzów o pisanie co lepszych tekstów, dobrze? Bo mamy dwa rodzaje hipnozy. Hipnozę to jawną i hipnozę ukrytą. Jawna jest wtedy, kiedy wiesz, że jesteś hipnotyzowany. Czyli jeżeli ja ci powiem, Pawle, tutaj za chwilę zrobimy taką procedurę, w której zamkniesz oczy, będziesz przyjmować moje sugestie i
Ja będę dawać ci takie sugestie, żebyś mógł poruszać się po swojej subiektywnej rzeczywistości, po swoich programach i kształtować się na takie, które będą dla ciebie bardziej korzystne. Wtedy ty stwierdzasz, pokąd. Jest to dla mnie ok, mogę się na to zgodzić, hipnoza jest jawna i wtedy nie mam możliwości do tego, żebym ja wyrządził jakąkolwiek krzywdę tobie, bo hipnoza jawna staje się samohipnozą, czyli można powiedzieć, ty wtedy hipnotyzujesz sam siebie przy pomocy, przy pomocy słów, które ja tobie dostarczam. Natomiast mamy cały inny dział, hipnozy niejawnej, hipnozy ukrytej, kiedy ty nie wiesz, że jesteś hipnotyzowany i istnieje cała masa różnego rodzaju sposobów do tego, żeby takiej hipnozy niejawnej używać. Już to, co znasz na porządku dziennym, to te autorytety, czyli jeżeli ktoś dla ciebie jest autorytetem, to słowa tej osoby mają większą siłę oddziaływania na ciebie. Autorytetami teraz troszeczkę może mniej, bo ludzie od jakiegoś czasu sami diagnozują się, swoje choroby diagnozują za pomocą wujka Google'a, ale kiedyś takimi ogromnymi autorytetami byli te lekarze. Nie, no jeszcze mówi się, że jeszcze trochę są. No, no dla niektórych tak, natomiast dla części społeczeństwa autorytetem jest bloger czy youtuber, tak? Także to się troszeczkę zmienia. Natomiast autorytet to jest. Nie, podstawowy to rodzice, no. Oczywiście pierwsi. No. To, o ile te. No nie, no generalnie. Jak znaczy, nie? Znaczy tak, ale do pewnego momentu. No tak, okej, okay, no mówię pierwsi. No. Tak, tak, tak. Natomiast taką najsilniejszą metodą omijania funkcji krytycznej w sposób ukryty, czyli że ktoś nie wie, że jest hipnotyzowany, jest właśnie wiara, religia, rzeczy, że tak powiem, paranormalne. Paranormalne, kurczę, hipnoza na taką religii, to chyba mało kto mówi. Jak to udowodnisz, no bo raczej nam się wmawia, że to jest po prostu jakiś no z zależności jak jest filozofia, czy dziecko jest z gruntu złe, czy z gruntu dobre. Dziecko z gruntu złe. Oczywiście. Co za bluźnierstwo. Ale oczywiście, że są takie filozofie. Aha. Że dziecko rodzi się złe i religia powinna po prostu to zło wyciągnąć i nakarmić go dobre. Nie podoba ci się to spojrzenie widzę. No nie bardzo, to znaczy ja też staram się podchodzić do różnych tematów z poziomu rozumu, z poziomu dążenia do prawdy i na przykład już wiemy, już są te badania naukowe na temat pamięci genetycznej, czyli gdzieś tam pewne jakieś te mechanizmy mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie, natomiast do czegoś takiego wyciąganie słów, że dziecko będzie złe i potrzebujemy z niego zło wyciągnąć. No, to nie, naprawdę, to nie jest, ja jestem, bo po pierwsze nie jestem zwolennikiem takiej tezy, a po drugie nie ja ją wymyśliłem, no, po prostu jak świat światem, to są dwa podejścia, człowiek się rodzi dobry i trzeba to dobro pomnażać, czy też rodzi się zły i trzeba po prostu z tym złem walczyć. I także w nawiązaniu do mówienia wolności, że jest wolność do czegoś, prawda, robienia jakichś rzeczy i wolność od jakichś złych rzeczy. Tak samo można powiedzieć, bo nie jest to już, tego nie czytałem, że religia do pozytywnych, prawda, pozytywnego przekazu i tak dalej. I jeśli uważamy, że człowiek, który jest poczęty, prawda, w grzechu śmiertelnym, to wtedy od tego złego. Swoją drogą, przepraszam, przerywam ci nasz wątek, ale powiem ci, że
ja jako dziecko nie miałem jakiegoś, wiesz, rozczarowania, że nie ma świętego Mikołaja. Kompletnie on nie pasował. Nie ma świętego Mikołaja? W żaden sposób nie byłem w stanie, wiesz, tego racjonalnie, ale jak wszedł, czy to którędy? Kominem? Naszym kominem? To szaleństwo jakieś. Mnóstwo tych sąsiadów. Dlaczego akurat miał do nas przyjść? Nie? Więc nie byłem w stanie uwierzyć, ale dla mnie po prostu fakt, kiedy dowiedziałem się, że nie istnieli Adam i Ewa, no to było dla mnie poczuciem wielkiej porażki i takiego oszustwa, że mnie strasznie oszukano. I potem jak ja słyszałem właśnie, że człowiek, wiesz, przychodzi na świat w grzechu, ale jakim grzechu, skoro nie było Adama i Ewy? No i oni tam się nie bzykali, wiesz, za bez zgody Boga, bo ich nie było. No to jaki ten grzech jest po prostu? I dlaczego ja jako dziecko, póki nie mam chrztu, to jestem po prostu jakoś, wiesz, nie wiadomo kim. No. I to jest taki właśnie przykład, że jak jest dziecko, jak jest religia, jak jest takie wtłaczanie, bo chyba wydaje mi się, że to słowo nie będzie przesadne, że się wtłacza religię. I ona nic nie rozumie, ale już jest oblepione tym, już w tym siedzi, już trudno, wiesz, trudno będzie się z tego jakby wydobyć, więc właśnie może to jest ta efekt tej ukrytej hipnozy. A skąd wiesz, że nie była Adama i Ewy? Że takie podchwytliwe pytanie. Powiedziano mi, to było straszne. Powiedziano, to znaczy, że to przyjąłeś pewnego rodzaju sugestie, kolejny program od kogoś innego. Ta osoba dając ci pewnego rodzaju sugestie, którą ty przyjąłeś, zmieniła twój światopogląd i ze względu na twoją pamięć tego, jaki ten światopogląd był wcześniej, wytworzyło się u ciebie to emocjonalne poczucie, że zostałem oszukany i tak dalej. Natomiast tak tutaj KCZ na początku śpiewał pora na przebudzenie. Wydaje mi się, że takim głównym elementem przebudzenia może być to, że ty i ja nigdy nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą prawdą absolutną, z tą prawdą obiektywną, co oznacza, że wszystko, co wiesz o sobie, wszystko, co wiesz o innych ludziach i wszystko, co wiesz o siebie, o świecie, przepraszam, jest zawsze po prostu modelem, jest projekcją, którą ty sam sobie wyświetlasz w swojej własnej głowie. I ta projekcja może być, ta subiektywna wizja rzeczywistości, może być trochę bliżej tej obiektywnej rzeczywistości, albo może być tej obiektywnej rzeczywistości trochę dalej. Czyli bez względu na to... Natomiast nigdy nie jest obiektywną rzeczywistością. Czyli bez względu na to, czy ktoś to robił z dobrymi intencjami, czy ze złymi intencjami, to ja po prostu bez względu na to, czy chcąc, czy nie chcąc, będąc na to otwarty i przyjmując to, po prostu robię to na własny rachunek, tak? No, trochę tak. No trochę tak, bo że to nie ma, we mnie nie ma tego pana, czy tego księdza. Ja sam jestem z tym po prostu, co nabrałem do koszyczka. Sam. A to, że on to zrobił i że to były jakieś sugestie, jakieś programowanie i tak dalej, to właściwie jest praktycznie dla tej osoby nieistotne, no, bo ma po prostu taki bagaż, tak? Tak, no i ludzie generalnie dzielą się swoimi, w cudzysłowie, wierzeniami. Natomiast ja dałem w cudzysłowie to wierzeniami, ze względu na to, że nie chodzi o wiarę w Boga, czy bogów, czy aniołów, czy cokolwiek innego. Chodzi o wiarę w to, jak wygląda wszechświat. Czyli, że ludzie mają swoje te przekonania i im może się wydawać, jak oni działają, jak funkcjonują inni ludzie i tak dalej. Natomiast to wszystko zawsze jest absolutnie modelem, bo kiedy teraz
ja mówię do ciebie i słyszą, a tak na dobrą sprawę to mnie, to widzowie, słuchacze, to co się dzieje, to mój organizm wprowadza za pomocą strun głosowych języka powietrze, wibracje. I te wibracje albo są odbierane tutaj bezpośrednio przez twoje uszy, albo zbierane przez mikrofon, jeszcze tam się więcej rzeczy dzieje, przesył elektryczności, te fale radiowe i tak dalej, i w końcu te wibracje docierają do uszu osób, które tutaj słuchają nas, jak sobie gadamy mądre rzeczy. I uszy tych osób zamieniają to na pewne impulsy biochemiczne, elektryczne, które docierają do mózgu. I to nie jest tak, że ten mózg to jest maszynka, która ci przetwarza te informacje bezpośrednio w dźwięk. Wzmacniasz, tak. No absolutnie totalnie to tak nie działa, tylko ten mózg sobie bierze, że tak powiem, to, co już stworzył o rzeczywistości, bierze tą wizję i bierze te informacje, do czego to pasuje, i zaczyna tworzyć dopiero ci halucynacje. Tak, musi mieć punkt odniesienia, w rzeczach, które znamy, prawda? No bo tak. Jakby po chińsku nagle przesłał nam komunikat, to tak za bardzo by nie wpłynął na nas. To się tak zgadza. Dobra, ale jeszcze tak wracając właśnie do tych, wiesz, do tych w dzieciństwie tego zakodowania, bo to już tak można chyba to nazwać, to wiara, otwarcie na jakąś komunikację chyba przypomina też trochę seans hipnoterapeutyczny, gdzie na przykład, ale mówię o porządna rodzina, żadnego bicia i tak, po prostu nie chcę, wiesz, może jest kilka takich rodzin w Polsce jeszcze, nie? Więc po prostu chcę taki właśnie modelowy przykład dać, wiesz, że i mama wieczorem, wiesz, będzie czytała dziecku, bo dowiemy się, a jak robią kaczuszki, nie? Coś takiego po prostu. I to jest takie, ono czeka na to, jakby rolą rodziny, rodziców jest to, żeby nauczyć dzieci podstaw jakichś życiowych. Ta matka ją wypełnia z całym szczęściem, że to robi i tak dalej. I coś takiego też jest takim zahipnotyzowaniem, prawda? To nie jest coś tak. Po prostu, że to jest normalne, a tam to jest zahipnotyzowanie. Tak, znaczy, no bo mamy to zahipnotyzowanie, czyli to budowanie i kształtowanie tej subiektywnej rzeczywistości. Natomiast mamy już to, co wydaje mi się też troszeczkę jest tematem naszej rozmowy, tą hipnozę jawną i ukrytą. Tu nie można chyba powiedzieć, czy to jest hipnoza jawna, czy ukryta. Tak, natomiast u dzieci jest jeszcze inaczej, bo tam jest jak gdyby budowanie tego, no może nie od zera, ale, no tak. Ale jest kształtowanie. Czyli mózg nie ma tego, tych tysiąców skojarzeń, tak, które może uruchomić, tak? Tak. A to jak już od jakiegoś wieku my, żeby dokonać zmian w tym naszym wewnętrznym oprogramowaniu, w tym jak wygląda ta subiektywna rzeczywistość, wtedy używamy jakichś mechanizmów, które my tutaj nazywamy hipnozą, czyli właśnie autorytet, czyli ominięcie funkcji krytycznej za pomocą szoku, za pomocą przesilenia świadomości, za pomocą konfuzji, za pomocą religii i za pomocą przerwania wzorca. Konfuzji, czyli? Konfuzji? Tak. No, konfuzji w odniesieniu do informacji na przykład twoich zdolności do podzielenia 17 na zielone. Możesz próbować to podzielić, możesz też zacząć czuć się teraz lepiej i po chwili zaraz się rozluźnić. Dobrze, drodzy widzowie, mamy zadanie do was. Ile jest 17 podzielić na zielone? Prosimy bardzo o odpowiedzi. Okej. Słuchaj, więc wróćmy jeszcze do tej religii, bo zaciekawiło mnie właśnie o tym, co powiedziałeś o tym omijaniu funkcji krytycznej. Jak to się dzieje? Czy ci księża wiedzą o tym? Albo kapłani sprzed lat wiedzieli o tym? O co to z tym chodzi? Panie, tak mówiłeś. Tak. Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. Miałeś przygotowane tylko hasło, ale akurat tego się nie nauczyłeś. Znaczy tak, no bo mamy najbardziej, że tak powiem, hardkorową formę
hipnozy ukrytej, która jest w stanie tak silnie ominąć tę funkcję krytyczną, że ludzie są w stanie targnąć na swoje własne życie, są w stanie wyjść poza wszelkie swoje wartości, normy i tak dalej. Czyli narkotyki chyba też to robią. Tam to jeszcze inaczej, tak? Natomiast znamy ten trochę stereotypowy, powiedzmy przykład, Allah Akbar, puf, prawda? I to jest ewidentnie hipnoza, która nakłania ludzi do rzeczy, które godzą w, że się tak wyrażę, naturalny porządek rzeczy, czyli organizm przestaje nawet sam siebie ochraniać. I te ludzie popełniają samobójstwa, tak, te zamachy bombowe i tak dalej. Natomiast nawet w kościele katolickim mamy rytuał, który nazywa się spoczynkiem w Duchu Świętym, który wygląda dokładnie w kościele katolickim, ale ortodoksów. No, nie jest to przyjęte. Dobra, nieważne. No, można się spotkać w Polsce w kościołach, tak powiedzmy. Tak. Nie, to nie jest to mainstreamowy kościół katolicki, to od razu powiedzmy. No. Natomiast rytuał to wygląda identycznie jak procedury hipnoterapeutów czy hipnotyzerów, nawet scenicznych, używane chciałem powiedzieć, dziesiątek lat. Natomiast hipnoza jest już dokumentowana od ponad 250 lat, prawie 300. Także to jest omdlenie takie, tak? Że ktoś czeka na to, aż omdlejesz, spadasz i on łapie. Tak? Znaczy, no to wygląda jak omdlenie, nie jest omdleniem, bo ktoś nie traci przytomności. Także to jest hipnoza realnie. Zgadza się. Tak, znaczy, no my to nazywamy hipnozą, gdzie indziej jest to nazywane spoczynkiem w Duchu Świętym, a jeszcze indziej będzie nazywane to inaczej. Tak? No, kwestia jest tego typu, że tyczy się to po prostu tego, że organizm ludzki wchodzi w stan plastyczności. Znaczy nie w odniesieniu, że się kości wyginają, tylko plastyczności w odniesieniu do możliwości transformowania mechanizmów, które już są programami w naszej podświadomości. No dobrze, no to jeśli mamy już takie przygotowanie, to wróćmy do pierwszego pytania, czyli jak to możliwe, żeby 1/3 kraju po prostu wierzyła w jakąś komunikację, nie potrzebowała żadnego, nie wiem, sprawdzianu, mimo że ona jest ta komunikacja na ewidentnie złych energiach, złych jakichś postawach oparta. To w żaden sposób nie ma tutaj refleksji. I oby nie, ale jakaś szansa jest na to, czy jakaś może nie szansa słowa, ale jakieś możliwości ku temu, że ta grupa po prostu wygra wybory w Polsce po prostu, wiesz, że bo jeszcze tam 4 lata temu czy 8 lat temu, to jeszcze nie wiadomo za bardzo było, o co chodzi PiS-owi, nie? Teraz wiadomo, o co chodzi. Nie jest to pozytywna partia, a mimo wszystko nie wiem, 7 milionów ludzi może po prostu jak, wiesz, jacyś zombie czy coś po prostu na to zagłosować, w ogóle nie pytając się o sprawdzam, tak? Jak wyglądałaby taka polityczna hipnoza? To może zanim odpowiem na twoje pytanie. Zanim mi zapłaci jakiś polityk solidnie. Nie, wiesz, idea jest tego typu, że ja bym z drugiej strony to ugryzł w odniesieniu do tego, dlaczego ja tutaj jestem dzisiaj obok ciebie, a nie, że ty sobie nadajesz ze studia, a ja z telefoniku. Tak, bo było, ja mówiłem ci, że możemy jakby co to z domu. Tak. No dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że się bardzo lubimy. Tak, też. I jest to, ja bym powiedział, że nawet główna opcja, ze względu właśnie na bliskość. Natomiast ty, mówiąc o tych 7-8 milionach ludzi, jesteś człowiekiem, który się od nich oddalił.
no ktoś nam się oddalił, albo oni ode mnie, albo ja od nich, albo razem. No, generalnie, jakby no, powiedział Einstein, no to, zupełnie, to, to wiesz, zupełnie, jest, jest to subiektywne. W żaden sposób się z nimi nie utożsamiam i nie wiem, młodzi ludzie, czy średni ludzie w Berlinie, którzy, wiesz, tu jest 150 kilometrów od Poznania, dużo bardziej mnie, wiesz, rozumiem ich niż tych właśnie mega fanów PiSu, które są 300 km od Poznania. Także, także i wiesz, tak odpowiadam ci poważnie na to pytanie. Wiesz, bo ja rozumiem, że to w jakiś sposób tam chodziło, nie wiem, o coś bardziej metaforycznego, czy tak dalej. Ja ci odpowiadam dosłownie, że po prostu tak. W czasie, kiedy jesteśmy w wspólnej Europie, fakt, że oni nie chcą tej wspólnej Europy, ale to właściwie no, dają mi, gdyby nie to, że właśnie mogą wpłynąć na los naszego kraju. I to naprawdę bardzo poważnie i bardzo przerażająco z mojej perspektywy, nie? Tak. Natomiast pytanie, co z tym zrobić? No właśnie, bo z twojej perspektywy, znaczy z twojej perspektywy, z mojej perspektywy na twoją perspektywę oddaliłeś się od nich i nie ma znaczenia, czy oni od ciebie, czy ty od nich, oddaliłeś się. To, czego potrzebujemy, to bliskości. Czyli to jest, to jest moja strata, tak? Że ja się oddaliłem od nich w pewnym sensie. Nie do końca, tak bym to powiedział. To, że się oddaliłeś, to odebrałeś sobie możliwość do tego, żeby na tych ludzi w jakiś sposób wpłynąć. A to, Michał, to super, że do tego dochodzimy. Natomiast teraz jestem gotowy, żeby odpowiedzieć na twoje poprzednie pytanie. No dobra, a ja pewnie wrócę. Dobra. Oddaliłem się od nich. Oddaliłem się od nich. Zapisałem. Dobra. Tak. Bo kwestia jest tego typu, że nie ma znaczenia poziom inteligencji, nie ma znaczenia cała masa programów, które ktoś ma, czy jest katolikiem, czy nie, ateistą, czy nie. Nic na dobrą sprawę nie ma znaczenia, kiedy funkcjonują jakieś programy w podświadomości. Innymi słowy, jeżeli ty przyjąłbyś w stanie głębokiego transu hipnotycznego ode mnie sugestię, że jak ja dwa razy stryknę palcami, to ty będziesz się drapał za uchem, to za każdym razem, jak stryczę dwa razy palcami, ty byś się podrapał za uchem. Ja bym cię zapytał, dlaczego to zrobiłeś i ty wymyśliłbyś bardzo racjonalny powód. Nie powiedziałbym, nie wiem. Na początku mógłbyś powiedzieć, to nie wiem, ale ja bym powiedział, ale zastanów się, dlaczego się podrapałeś, a ty byś powiedział, no pewnie mnie zaswędziało. Ja bym stryknął dwa razy palcami, ty byś się podrapał, ja powiedziałem, dlaczego to zrobiłeś. Bo czapkę wczoraj uniosłem, a normalnie nie chodzę w czapce, ja bym chyba tak tutaj, wiesz, przy tego, to dlatego, kurczę, wiesz, to dziwne, że tu się nie przyjmuje. Do czego dążę? Dążę do tego, że ludzie mogą być bardzo dobrzy w swoim sercu, mogą mieć bardzo dużą wiedzę na temat siebie, na temat innych, na temat świata, mogą myśleć bardzo, 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 bardzo logicznie. Natomiast w momencie, jeżeli w cudzysłowie realizują jakiś program, a my zawsze realizujemy jakieś programy, nie mówię o programach politycznych, tylko mówię o tych naszych, naszych podświadomych mechanizmach, to bo też nasz to umysł z zakodowaniami. Nasz umysł znajdzie drogę do tego, żeby to dla nas było sensowne, prawdziwe, logiczne. To niesamowite. Kwestia jest tego typu, że informacja dla ciebie to nie jest ich wina i to nie jest ich intencją. Rozumiem. Ja, mając na swoim koncie tysiące
sesji hipnoterapeutycznych, gdzie te ludzie do mnie przychodzili. Czasami byli to alkoholicy, czasami byli to ludzie z depresją, czasami ludzie uzależnieni od hazardu, czasami ludzie z fobią, czasami wymieniać, można było całą masę różnych problemów natury psychicznej czy psychosomatycznej. I ci ludzie często krzywdzili innych. Wiesz co, oni nie chcieli krzywdzić innych, ale krzywdzili, bo mieli taki program. I dopiero kiedy oni sami zaczęli odczuwać ból tego, co robią, jak żyją, postanowili poszukać pomocy. A co spowodowało, że ten ból zaczęli odczuwać? Nie wiem, martwkość wątroby chociażby. Nie, chodzi o to, ten program zaczął pękać w jakiś sposób, wiesz. Już się kruszyć trochę. Ludzie mają w sobie wewnętrzne konflikty i czasami ktoś może być, my taką osobę nazwiemy zła do szpiku kości, natomiast ta osoba nie jest zła do szpiku kości. Ta osoba też ma w sobie cząstkę dobra, ma w sobie tę część, która chciałaby, żeby ta osoba postępowała dobrze, a nawet jak mówiłeś, że ta cząstka jest mała. Może być duża też, tak jak mówiłeś. No tak. I teraz kwestia jest tego typu, że jeżeli te dwie części są wyrównane, to wtedy osoba odczuwa największy ból, bo te części są ze tobą w konflikcie, zaczyna szukać pomocy. I teraz kwestia jest tego typu, że ludzie krzywdzą innych ze względu na to, że sami zostali skrzywdzeni, że albo oddalili się od prawdy w jakiś sposób, albo oddalili się od miłości w jakiś sposób. To są dwa główne czynniki. Albo oddalenie się od prawdy, albo oddalenie się od miłości. Natomiast pewnie niektóre osoby inaczej troszeczkę rozumieją słowo prawda, niektóre miłość tutaj to też godzinę moglibyśmy o tym, albo 10. Muszę ci powiedzieć, że jestem ci bardzo wdzięczny za to, co mówisz, dlatego, że w zasadzie współczucie dla przestępcy to jest w ogóle w Polsce jakiś alarm się włącza. Kto to jest ten? Jak to może współczuć przestępcy? Przecież to jest zły człowiek, nie? A to jak przedstawiasz to, to rzeczywiście na osobie, która czuje, która myśli, która ma, wiesz, jakąś empatię, to się, to coś się, nawet jak mi teraz mówisz, to coś jest nie tak, jak nie wyrównujesz tej, nie? I to jest pierwsze, jeśli chodzi, bo od razu pomyślałem właśnie o przestępcach, jak to powiedziałeś, na takim już mocnym, prawda, hardkorze, ale jak zacząłeś o tych ludziach właśnie mówić, to też dziękuję Ci za to, że to powiedziałeś, bo ja nie mogłem sobie zrozumieć, jak tyle milionów osób, rozumiesz, katolików, jak ja byłem mały, jeździłem tam na tą wschodnią Polskę, to były fajne ciocie, kochane i tak dalej, w ogóle nie było żadnych coś, żebyśmy się różnili, rozumiesz, poróżniła nas polityka, de facto poróżniła nas polityka. Jak te wszystkie ciocie nasze, wiesz, i dziadkowie z mniejszych miejscowości mogą jednocześnie chodzić do kościoła, gdzie jest przecież, to jest religia miłości, gdzie jest przyjmowanie sakramentów, gdzie jest spowiadanie się i tak dalej, i jednocześnie mieć po prostu tak wściekły wyłącznie na złu, oparty po prostu, wiesz, ten polityczny po prostu program bycia jednym z, wiesz, z tych psów gończych pseudoprawicy, tak? Strach. Tak? Strach. Strach jest tym elementem, który powoduje, że uruchamiają się różnego rodzaju emocje. Uruchamia się gniew, uruchamia się cała masa różnych rzeczy. Kaczyński, który po prostu stawia na nastraszenie tych ludzi, a to LGBT, a to trans, a to uchodźcy, a to Tusk. Cały czas jest ładowanie strachu po prostu, wie co robi, tak? Znaczy generalnie wszelkie media, no może nie 100%, ale te wszelkie media polskie, zagraniczne i tak dalej, te bazują na dostarczaniu strachu. W dużej mierze. Tak, znaczy, bo to jest na tej zasadzie, że ludzie podświadomie szukają
szukają czego mogą się bać. Z prostej przyczyny. Kwestia jest tego typu, że jest w naszej podświadomości, w naszym umyśle, w naszym organizmie część, która służy temu, żeby nas chronić. A więc musimy być świadomi zagrożeń. Jak ta cząstka nas chce, żebyśmy byli bezpieczni, to szuka zagrożeń. I teraz media nauczyły się, że ludziom należy dawać odpowiednią dawkę przemocy, żeby mieli się czego bać. Ponownie cytuję z KCZ-a i jego utwór. I teraz ty mówisz o Kaczyńskim i tak dalej, to jest wszędzie. Natomiast tam prawdopodobnie, ja nie wiem, ja jestem apolityczny w ogóle, ja uważam, nie, to jest super, do tej rozmowy, że się apolityczny, to super, bo ja ci po prostu mówię tylko, wiesz, no, rysuję ci, wiesz, to jest społeczeństwo, które jest, ta część społeczeństwa, która jest po prostu, wiesz, no właśnie zaprogramowana na banie się i tak dalej, no i mówisz, że to po prostu jest nic dziwnego, tak, że po prostu jak tak jest, no to takie są efekty. Tak. Jak rozumiem. Dobrze, bo właśnie jak powiedziałem, moja żona twierdziła, że wcale nie tylko tamta część społeczeństwa, ale i druga również. Wywołałeś z tego naszego KCZ-a kochanego. Marcin, ja cię poproszę jeszcze raz, puść ten utwór jeszcze raz, bo chciałbym, żeby nasi widzowie posłuchali tego tekstu, no bo on jest właśnie bardzo o tym, o czym mówimy i o tym, że jednostka nie jest takim jelonkiem latającym sobie po lesie, który po prostu radosny i nie ma w sobie żadnych po prostu, chyba że ktoś jakiś wilk nastraszy i za dzieciństwa jem ucieka, to już wtedy wie, że wilka jeszcze trzeba, nie? Ale tak generalnie to ma, takie zwierzątko ma luźniej niż człowiek, no bo człowiek dość dużo tego pozbiera, tego jak powiedziałem, tego koszyczka. I o tym będzie właśnie piosenka KCZ-a Przebudzenie. Cześć załoga. Miałem to zrobić wczoraj, ale coś mi wypadło. Jest 9 rano. Obudziłem się. Zrobię to teraz. Miałem wczoraj zły sen. Był tak głupi, że aż mi wstyd. Śnił mi się straszliwy świat, przy którym Orlis Huxleyem po pryszcz. Świat cały należał do ludzi już, ale tylko do paru z nich. Ale co najdziwniejsze w tym było, że o tym nie myślał nikt. Ogłupili ludzi hipnozą. Platym światłem z ekranów na twarz, by wszyscy zgodnie pod ich mocą wracali do swoich prac. Dawali też dawkę przemocy, by ludzie mieli czegoś bać i sami zapragnęli kontroli i woli, by mogli spokojnie spać. To pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. To pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. Stworzyli ludziom potrzeby, dali miraż drogi na szczyt. Trzymali ich przy tym w niewiedzy, by długi swe wzięli na zbyt. Nie należały te długi do ludzi, o tym także nikt nie słyszał nic. Bo mieli całą ludność za głupią i lubili sobie nie kpić. Swoje racje nazywali na głupą pod prykresami, wtedy dało się skryć. Bombardowani bodźcami na całość, nie umiał spojrzeć już nic. Człowiek zamknął się w domu naturalnie, za kurwa wiadą się dni. Dostawał swą wolność wyboru, kiedy przychodził katalog, więc dziś to pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. To pora na przebudzenie, to pora by wyrwać się ze snu. To pora na przebudzenie. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że
który oglądał program, że deset upadł na dno, to jest o naszej rozmowie. Czy sądzisz, że te rzeczy, które mówisz, mogą działać na ludzi tak, że po prostu nie chcą tego przyjąć, tej wiedzy? No na pewno. Bo jest trudna, bo jest jakiś jest dysonans, tak? Tak jak mówiłem, jest tak, że mamy tą funkcję krytyczną świadomego umysłu, która pilnuje nam stabilności naszej rzeczywistości. I jeżeli pewne te idee wykraczają poza to, co postrzegamy jako prawdę, no to ciężko jest to przyjąć. I wtedy mamy pewną ciekawą rzecz, bo możemy albo stwierdzić, co za brednie, albo możemy przysypiać, albo jeszcze inne rzeczy. Tak, organizm będzie nas odwodził od przyjęcia tego jako cząstkę prawdy, rzeczywistości i tak dalej. Mówiłem, że w tekście piosenki KCZ są słowa, do których chciałem wrócić. I to jednocześnie one się wiążą z tym, co właśnie w kontekście Polski A i Polski B rozmawialiśmy. Otóż nie interesuję się polityką, to ci powiem, że 15 października będą wybory, że... To wiem akurat. Wiesz, tak? Super, akurat, dobrze. I że Donald Tusk... głosować na mniejsze zło. Tak, są dwa zła i na mniejsze. Donald Tusk, który być może będzie premierem, powiedział, że jeśli będzie premierem, to pierwszą rzeczą, którą zrobi, to zakończy wojnę polsko-polską. Czyli to, co mówimy o tych właśnie, o tej ścianie, która jest na tej wschodniej ścianie i takiej nie do przebicia z naszej strony i z ich do nas, a pewnie można powiedzieć na tej ścianie jakiejś wielkomiejskiej, czy jakiejś liberalnej, jakiejś takiej, że ona również jest dla nich przerażająca i nie do przebicia. On mówi, że hop, siup, rozwiążemy problem. Po prostu zakończymy. No to mnie zaciekawiłeś, mnie teraz pojawia się pytanie, jak ten człowiek chce to zrobić? Ja chyba się musisz do niego zgłosić po prostu. Teraz naprawdę Wojciech Ślepowski się zastanawia. To nie jest, że wiem, ale muszę porobić mądrego. Mam pewien przykład. Ze względu na to, że ja uczę hipnozy, hipnoterapii i przez lata mówiłem swoim studentom, że brońcie Panie Boże, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek do Ciebie podejdzie, a tacy ludzie są i powiedzą, ty hipnotyzer, dawaj, hipnotyzuj mnie, ja ci pokażę, że ci się nie uda. To mówiłem, przestrzegałem absolutnie, totalnie, nigdy nie można podjąć takiego wyzwania. A są, bywają tacy. Tak, i to z prostej przyczyny, bo hipnoza jawna to polega na tym, na współpracy. Czyli, że to ktoś musi chcieć z tego skorzystać. Jak podejdzie do Ciebie osiłek i powie, ty hipnotyzuj mnie, pokażę Ci, że Ci się nie uda, no to Ci się nie uda z prostej przyczyny, on nie chce być zahipnotyzowany, a poza tym ma błędne wyobrażenie na ten temat, czym hipnoza jest. I przez długi czas ja mówiłem, żeby absolutnie, totalnie nie brać takiego wyzwania. Natomiast byłem na pewnym ciekawym szkoleniu pewnego Szkota o nazwisku Bob Burns, który wymyślił technikę łabędzia. Wyobraź sobie, Pawle, Bob któregoś razu obudził się u siebie w łóżku w jakiejś takiej dziwnej pozycji i zobaczył, patrzył na swoją rękę, o, moja ręka jest w kształcie troszeczkę takiego łabądka i ręka mu się poruszyła. Bob się tak troszeczkę zdziwił i pyta się łabądku, czy to się poruszyłeś i ręka mu się poruszyła znowu. Bob nawiązał kontakt z częścią swojej podświadomości, która w danej chwili poprzez efekt znany nawet w psychiatrii, w psychologii, który się nazywa ideomotoryką, ręka zaczęła w cudzysłowie sama się poruszać i można komunikować się z różnymi częściami nas poprzez gadanie z naszym ciałem, że się tak wyrażę. I teraz
jak mamy tego naszego osiłka, który robi nam wyzwanie, ty hipnotyzer, hipnotyzuj mnie, ja ci pokażę, że mnie się nie da zahipnotyzować, to najlepszą drogą do tego jest powiedzenie, ciebie zahipnotyzować, no nie, mi na pewno by się nie udało ciebie zahipnotyzować, ale jak chcesz, to mogę ci pokazać sztuczkę. I taki osiłek, taki zdziwiony, już jest zadowolony, że hipnotyzer, który włada ludzkimi umysłami, nie jest w stanie... Kładzie sennym po prostu, wiesz, dokładnie na podłogach, tak? Osiłek jest zadowolony, że hipnotyzer przyznał, że mu się nie uda go zahipnotyzować, już jest zadowolony, podbił poczucie swojej wartości, swój status, a ty wyskakujesz z propozycją, że zrobisz sztuczkę. No i osiłek mówi, no dobra, to pokaż mi sztuczkę. A wtedy hipnozer mówi, weź tak rękę. O! Zobacz, twoja ręka wygląda troszeczkę jak łabądek. I do osiłka się mówi, przepraszam, ja teraz będę troszeczkę nieuprzejmy. Nie będę z tobą rozmawiał, będę rozmawiał twoją ręką. Cześć rączko, cześć łabądku. I na totalnego wariata gadasz z ręką osiłka. W pewnym momencie ręka drgnie. Ty uchwalisz rękę. O, łabądku, poruszyłeś palcem, świetnie. Poruszysz jeszcze raz i osiłek na początku nie wierzy w to, co się dzieje. Pewnie przez przypadek mu ten palec drgnął. Ale na napięcie. Tak, ale po chwili palec dygnie mu z powrotem. I osiłek już jest taki troszeczkę zdziwiony. Nie? A ty mówisz, kochany łabądku, przepraszam, ja za chwilę porozmawiam z człowiekiem, który jest do ciebie przyczepiony. Przepraszam, jak ty masz na imię? Osiłek mówi, Paweł, łabądku, a odwróć się do Pawła. I ręka zaczyna się odwracać w jego stronę. I wyraz twarzy osiłka, do którego jego własna ręka zaczyna się odwracać, no nie może uciekać. Przed swoją ręką nie ucieknie, nie? Jak się ręka do niego odwróci, to gość jest w szoku. I wtedy hipnotyzer mówi, słuchaj, hipnoza, ta, w którą ty wierzysz, absolutnie, totalnie nie istnieje. Nie da się manipulować, przejąć kontroli nad ludźmi i tak dalej. A hipnoza jawna polega na komunikacji z wewnętrznym umysłem. I wiesz co? Żeby skorzystać dobrze z hipnozy, trzeba mieć otwarty umysł, być inteligentnym, mieć wyobraźnię i tak dalej. Wiesz co? To, co przed chwilą zrobiliśmy, to była hipnoza. I ty wszystko, przytomny. I ty wszystko to masz, powiedz tak. I wtedy osiłek zadowolony, chłopaki, kurwa, byłem w hipnozie, zajebista sprawa, nie? Jest zupełnie inaczej. Przykład ten jest po to, żeby ci powiedzieć, że to należy wejść w czyjś świat, nie kłócić się z tą osobą. Ta osoba mówi, że PiS jest najlepszy, że TUS jest najlepszy, inna osoba tutaj, że Konfederacja i tak dalej, a nawet znam trzy partie polityczne, wyobraź sobie. Tak, jestem zaszokowany. Aczkolwiek, no dobra, może nie będę swojej ignorancji tutaj mówił. Nie, już zrobiłeś dobre wrażenie, więc zostawmy. zostawmy temat. Pogadaliśmy o tej porozumieniu, czy jak pan powiedział, zbrataniu, czy takim, wiesz... Tak. Kwestia jest tego typu, że żeby ktoś mógł się zmienić, jak gdyby z twojej intencji, to ty nie możesz z tą osobą walczyć. Ty musisz wejść w jej świat, potwierdzić jej myśli, jej przekonania i dopiero pokazać jakąś drugą stronę. Natomiast jak wygląda sytuacja, jedni na drugich, drudzy na pierwszych. Nie powinno tak być. Dlatego jestem tutaj obok ciebie, blisko. No tak. No bo jest to, kurczę, jest to, wiesz, jest to niby w każdej skali, czy nie wiem, klubu piłkarskiego, wiesz, jak w dwóch miastach są, czy jakiś, nie wiem, między dzieciakami wiesz, w szkole, że są jacyś tam, wiesz, dwie bandy są i tak dalej. Skąd to w ogóle, wiesz, skąd to w człowieku
Chyba nikt nie weźmie na siebie winy, oczywiście, tylko powie, że druga strona jest winna, nie? Trzeba mieć dużą, dużą jakąś samoświadomość, czy... Nie wiem, po prostu wydaje mi się, że to jest nierealne po prostu. No. Żeby wziąć na siebie winę? Nie, żeby zakończyć wojnę polsko-polską. Ja myślę, że jest realne. Tak? No. Tego generalnie potrzebujemy, żebyś poszedł do tej swojej ciotki i z nią pogadał, nie jak z wrogiem, jak z człowiekiem. Może po wyborach łatwiejsze, wiesz, bo rzeczywiście, że to też, że takie zaprogramowanie czy zahipnotyzowanie na, wiesz, cel 15 października wybory, musimy to wygrać i tak dalej, nie? Potem jak już się będzie tak czy tak, no to już nie ma, nie może być ciągle tego napięcia, tak mi się wydaje. Natomiast tak, może wtedy rzeczywiście łatwiej. Jedni będą czuli się przegranymi. Mhm. Mogą być wkurzeni. Różnie mogą być. Mhm. Także właśnie to chodzi, że tutaj nie można, wydaje mi się, podchodzić do tego stereotypowo. Nie mieć jednej konkretnej strategii, co zrobić. Tylko mieć serce. No tak, mi się wydaje, to jest wiesz to, że z tego, co powiedziałeś o tym, że to nie jest koniecznie, wiesz, wspólne, czyli wiesz, jakaś moralność, jakaś wiara, czy nawet dowody tego wyznania z tym, co się myśli w polityce, jak się jest negatywnie zaprogramowanym i tak dalej, tak? Czyli, że tu jest w tej kategorii jako dobra, zła na co dzień po prostu Ukraińcom da jedzenie, kotka weźmie i tak dalej, że to jest dobra osoba, a jak się włącza nagle ten program polityczny, wiesz, trzeba zwalczyć tego czy drugiego, to po prostu jest zupełnie co innego. Wiesz, to są po prostu dwa inne ośrodki moralności, tak bym powiedział. Dwie różne części podświadomości, tak. Dwie różne części umysłu i jedna, która bazuje właśnie na strachu. Jeśli tamci drudzy wygrają, to będzie to, to będzie to. I ty też masz ten strach. Oczywiście i to ewidentnie w tej naszej bańce jest taka. Ona jest inaczej, ona jest oczywiście, wiesz, bardziej, tak powiedziałbym, subtelnie podawana i tak dalej, jest dokładnie tą samą funkcją. I ten strach trzyma cię w dystansie od twoich bliskich, którzy jeszcze jakiś czas temu byli bliskimi. No tak. W całej takiej opcji w ogóle, tak. Dobra, to jeśli chodzi o ten główny temat, to mamy za sobą, a teraz chciałbym się od ciebie dowiedzieć, co ludzie mówią, kiedy dochodzą do swoich innych części. Jakie są po seansie hipnotycznym ich refleksje i w ogóle spojrzenie na siebie i tak dalej. Zależy, co było przetransformowane. Ludzie najczęściej transformują te miejsca, w których mają cierpienie. I cierpienie może być albo formą smutku, może być żalem, może być formą gniewu, strachu. I to po dokonaniu w sobie transformacji jest spojrzenie na to, wow, rozumiem, dlaczego tak było. I człowiek staje się bardziej świadomy również w odniesieniu do innych ludzi. Tak jak wspomniałem, patrzy się na przestępców, znaczy to akurat tak ty powiedziałeś, natomiast ja mówiłem o ludziach, którzy krzywdzą innych, to patrzymy na nich, oni krzywdzą. Jeżeli my skrzywdzimy, to mamy ku temu racjonalny powód.
nasz umysł wygeneruje nam racjonalne powody, no bo przecież to, no bo przecież tamto, no bo on jest winny. Albo chociaż, i no tak bo, dalej, mnie się, i... bo mnie się zdarzyło to. Tak. Nigdy nie powiemy, że tamtemu się to zdarzyło. Tak. Nie, tamten to zrobił. On taki jest. Tak. Można się było nie spodziewać. Tak. I tutaj kwestia jest tego typu, że przy procesach hipnoterapii człowiek mierzy się z tą częścią i wobec tej części przekazuje odpowiednie emocje, albo żal, albo gniew wobec tej części, która krzywdziła, i wtedy z tej części dopiero czuje, tak, faktycznie ja to zrobiłem, ja dokonałem tych krzywd. I pierwszym takim elementem jest wzięcie odpowiedzialności. Ktoś weźmie odpowiedzialność, to zmienia poczucie winy właśnie do poziomu odpowiedzialności. Kolejnym etapem jest to, że ktoś wchodzi w stan gotowości, ok, dokonałem krzywdy, ale nie chcę. Zrobię wszystko i zrobię cokolwiek, żeby już danej krzywdy więcej nie popełniać. Po elemencie wejścia w stan gotowości jest przyjęcie odpowiednich zasobów, albo z poziomu rozumu przyjęcie prawdy, albo z poziomu serca przyjęcie miłości do tego, żeby uleczyć siebie. I ludzie, tak jak powiedziałem, krzywdzą innych ze względu na rany, które mają sami. Jak uzdrowią siebie, wtedy mają ten ostatni etap. Dziękuję. Ile procent potrafi przez to przejść do końca? Ja uważam, że każda osoba jest do tego zdolna, natomiast też uważam, że nikt na świecie nie miał, nie ma i mieć nie będzie 100% skuteczności przy tego typu pracy, natomiast skuteczność może być naprawdę ogromna. Więc dlaczego pytam o to, bo domyślam się, że są ludzie, którzy tak jak ten, wiesz, Paweł, człowiek o sympatycznym imieniu, i dużych bicepsach, że on ci powiedział to, że ze mną hipnozę nie zrobisz, to fair z jego strony, że wiesz, nie musisz się starać, bo wiesz, że on, prawda, będzie, wiesz, przeciwny, że tak się wyrażę, ale też sądzę, że są ludzie, którzy nie powiedzą tego, a też mają jakieś swoje przekonania i tak dalej, że będzie, wiesz, że będzie po prostu bariera i zastanawiam się, czy ta bariera, wiesz, musi się od razu na pierwszym etapie urodzi, czy na takim, że wiesz, że ty masz na siebie wziąć winę, gdzie właściwie nigdy na siebie jej nie brałeś. Znaczy, w jakim kontekście teraz to mówisz? Bo... W takim kontekście, że bo rozumiem, że to jest taka pewien taki proces, czy cykl taki, tak, że od pierwszego jakiegoś takiego bodźca, że coś się wydarzyło, przez to, że przyznajesz, że to była twoja wina w jakiś sposób, po to, że otwierasz serce i chciałbyś, żeby to jakoś się, wiesz, wymazać, po następne, że po prostu tak nigdy nie będziesz postępował i na koniec tak. Jakieś po prostu ogólne w ogóle. Natomiast to są procedury, których używa się w hipnoterapii, w tym podejściu, które ja robię. Natomiast to można to robić bez hipnoterapii, tak? To dwie osoby, które są blisko siebie, mogą te jedno z drugim, nie używając żadnego słowa hipnoza, hipnoterapii i tego typu rzeczy, po prostu przejść przez taki szczery proces. Wiesz, zauważmy, że przez cały program, o którym dzisiaj rozmawiamy, zarówno o tym hipnotyzowaniu od dzieciństwa już, jak i również przez sprawę Łabądka, czy tutaj, to w ogóle nigdy nie mówiliśmy, wiesz, tam odliczania, prawda, jakiegoś, że wiesz, zaraz się poczujesz, i tak dalej, że widzowie mogą się nawet zdziwić, zaraz, jak to hipnoza? Przecież hipnoza to jest pewna procedura taka, wiesz, rozpoczynająca, tak? A bez tego też hipnoza? No tak, także tak jak mówiłem, też są różne te formy omijania funkcji krytycznej świadomego umysłu i lekarz w gabinecie, to on nie mówi
myślę, zamknij oczy, rozluźnij się, policzę do trzech i tak dalej. Lekarz po prostu mówi, po prostu daje polecenia, daje sugestie i ktoś, kto widzi w nim ten autorytet, po prostu to przyjmuje. Bo to, czego ja też uczę na swoich kursach, to, że tak naprawdę sprawa hipnoza nie istnieje. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. W takim sensie, że ludzie czasami mówią, wow, Michał, ty nauczałeś lekarzy, w ogóle też za miesiąc będę nauczał lekarzy i anestezjologów, dentystów i innych lekarzy, na przykład hipnotycznego znieczulenia. I ludzie mówią, wow, w ogóle hipnoza, niesamowita rzecz, można kogoś hipnotycznie znieczulić i taki lekarz może komuś rękę amputować i tej osoby nie będzie bolało, operacja na otwartej jamie brzusznej bez użycia środków farmakologicznych. No hipnoza jest potężna. Ja mówię, absolutnie to totalnie się nie zgadzam. To nie hipnoza jest potężna, bo każdy miał taką sytuację, gdzie za dzieciaka gdzieś w piaskownicy się skaleczył, krew leci, ręka na boli. Na wojnie żołnierze mówią, że nie czują. Tak, ale dzieciak leci do mamy, mamo, mamo, krew boli i tak dalej. Mama opatrzy rankę, naklei plasterek i co powie? No to pocałujemy i przestanie boleć. Tak. Całuje, a dziecko z uśmiechem wraca do piaskownicy i jara się, że mam ten plasterek z myszką i tego typu rzeczy. Kto znieczulił to dziecko? Matka? Mama, oczywiście, że nie. No, to miała szminkę z anestetykiem w torebce i usta wymazała, sprowadziła. Jest po prostu zasada, że jak pocałujemy, to przestanie boleć. A, widzisz. Natomiast to jest na tej zasadzie, że to organizm tego dziecka wyłączył interpretację bólu płynącą z ręki, kiedy przyjął strategię, jestem już bezpieczny. Czyli mama powiedziała, mama jest autorytetem, mama powiedziała, że jestem bezpieczny. Ból spełnił swoją rolę. Rolą bólu było to, żeby dziecko zwróciło uwagę, żeby się nie wdarło zakażenie, zarazki, tego typu rzeczy. Potem już niepotrzebny. Ból spełnił swoją rolę i dziecko wyłączyło ból, bo dostało komunikat. Ciekawe bardzo. To znaczy, że w tych. To znaczy, że każdy człowiek posiada zdolność do wyłączenia sobie bólu. Każdy. I to właśnie wpływa, to właśnie jest elementem tego. Tej znieczulenia takiego przez anestezjologów za pomocą hipnozy. Rozumiem, tak. To jest konieczna współpraca. Na sprawę, tak? Można by rzec, chociaż nie wiem, czy to dobra reklama przed moim kursem, jakiś lekarz ogląda, że to nie lekarze ich znieczulają. To ludzie sami siebie znieczulają poprzez przyjęcie sugestii, że są bezpieczni i że mogą wyłączyć ten ból. Nie, oczywiście wiadomo, lekarz musi jakąś odpowiednią procedurę zrobić, żeby ominąć. Trudno mi sobie wyobrazić większego, wiesz, specjalistę czy większy autorytet niż anestezjolog, który specjalnie przyjeżdża na operację, bo on się zna i tak dalej. On wie, że po prostu przy, wiesz, 2000 zabiegów nigdy mu nie szedł, nikt tak dalej, więc po prostu całkowity autorytet, tak? No i pewnie się teraz i tak mówi, dalej, teraz tak. Mówi, że pocałujemy zaraz brankę i nie znaczy to by było dosyć ciekawe, nie? Nie wiem, poród by był, za chwilę panią w brzuszek pocałuje i niekoniecznie. Tak, natomiast no, tak jak powiedziałem, nie ma na dobrą sprawę hipnozy. Ludzie po prostu mają swój mózg, organizm, mają różne funkcje, natomiast te funkcje na co dzień są ograniczane przez nasze codzienne programy, przez to, jak wyobrażamy sobie, że wygląda nasza subiektywna rzeczywistość. I nam zostało zaprogramowane, zostaliśmy zahipnotyzowani przez naszych rodziców, żebyśmy nie mieli umiejętności wyłączania bólu. Bo jak żeśmy byli mali, to mamusia nam mówiła, nie biegaj, bo się potkniesz, wywrócisz się i będzie cię bolało. Bolało cię będzie. Tak, i generalnie ból przestał mieć rolę informacyjną w odniesieniu do tego, żebyśmy zareagowali, że coś się niedobrego przydarzyło
naszemu ciału, tylko ból teraz jest za karę. Jesteśmy niegrzeczni, będzie nas bolało. Jezu, natomiast... nigdy nie pomyślałem, że tekst będzie cię bolało, może być też tak po prostu, wiesz, no właśnie programujący, wiesz. A powiem więcej. Ten program, to jest program, który powstał, zanim skończyłeś 7 rok. Natomiast ten program nadal jest. I no teraz obok ciebie nie ma mamusi, która daje ci sugestię, że będzie cię bolało. Co to oznacza? Że za pewne rzeczy, które robisz ty w życiu, sam siebie karzesz pod postacią bólu, który odczuwasz. To jest taki komentarz. Słuchaj, wróćmy jeszcze do pacjentów i pacjentek. Co skłania ich, żeby skorzystać akurat z hipnoterapii, a nie ze zwykłej? Być może to, że dużo krócej trwa, to jest moja pierwsza myśl. A druga jest taka, w ogóle wiesz z czym porównuję ostatnio hipnoterapię? Ze sztuczną inteligencją. Dlatego, że zwykła terapia to jest wchodzenie we plaki, no i co on powiedział, okej, to za tydzień porozmawiamy, jak pani zareagowała, nie? A no, tutaj pamiętam, że próbnie sobie zrobiłem z tobą i w zasadzie tylko nie chcę teraz cię tutaj jakby zdeprecjonować, ale mało cię obchodziło, co jest tematem, tylko po prostu to było takie pudełeczko jakby, mój problem był pudełeczkiem, a ty wiedziałeś, jak sobie z nim poradzić po prostu, ale nie wchodziłeś w szczegóły. Otworzyć pudełeczko, tak, zobaczyć, to jest środka. Nie wchodziłeś, wiesz, jakieś wielkie szczegóły, to było zdeterminowało i tak dalej, i tak dalej. To nie było jak, wiesz, 3 lata terapii zwykłej, nie? I na czym polega ta właśnie ta różnica, że można nie wchodząc za bardzo w szczegóły po prostu odnaleźć sedno sprawy i w jaki sposób tej osobie, która jest hipnotyzowana czy terapeutyzowana hipnotycznie, pomóc? Trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas nie jest pojedynczą osobą. Każdy z nas, można by rzec, jest legionem. Ma w sobie całą masę różnych części. Czyli też tak masz, tak? No każdy. No nie, nie wiem jak każdy, ale ty też, tak? Tak. Uf, nie jestem sam. No idźmy dalej. I teraz jest tak, że czasami ludziom się wydaje, że jestem pojedynczą jednostką, pojedynczym bytem, swoją świadomością, że mam ciało, mam to, mam tamto i tak dalej. I problem jest właśnie wtedy, kiedy i terapeuta tak uważa. I rozmawia tylko z tymi rzeczami, które ktoś w danej chwili sobie uświadamia. I oczywiście tam są pewne rzeczy do tego, żeby pobudzać tą pamięć i tak dalej, ale nadal jest to operowanie na części, w której przebywa świadomość. Natomiast jak mamy umysł podświadomy i hipnoterapeuta z nim pracuje, no to daje konkretne sugestie, uruchamiając konkretne części, znaczy uruchamiając, dając sugestie, żeby klient uruchomił konkretne części swojej podświadomości, żeby zaczął działać nie według swoich codziennych programów, które są zautomatyzowane, które są wynikiem tej naszej codziennej hipnozy, tylko żeby w nieograniczony tymi codziennymi programami sposób robił rzeczy, które są po prostu niezbędne do przejścia przez procedurę. Trochę jak byłbyś w labiryncie, to ktoś mógłby mówić ci, słuchaj, to teraz skręć w lewo, teraz w prawo, tutaj to i tak dalej, poszukaj teraz wyjścia, może tutaj będzie jakieś ukryte przejście i tak dalej. Albo ktoś mógłby powiedzieć, słuchaj,
masz zdolność do tego, żeby się wznieść, poleć w górę i zobacz, jak to generalnie to wszystko to wygląda. Tam są drzwi wyjściowe. Otwórz te drzwi i po prostu to zrób. Rozumiem. I zresztą po raz kolejny rozumiem, ale po raz kolejny jest tak, że myślałem, że to jest twoja robota, a nie moja. Ale dobre, naprawdę dobre. Zostawiając już ten problem podzielonego społeczeństwa, no to powiedziałbym tak, poranione społeczeństwo, które mieszkało 8 lat w kraju bez wolności, bez tego oddechu, który mieliśmy i tak dalej. Być może, mamy nadzieję, wróci, wiesz, do czasu wolności. I samo nie wróci. No, w wyniku wyborów. Do potencjału, okej? Czyli nadejdzie dla niego potencjał na coś, w ten sposób. Tak, natomiast ponownie to od ludzi, którzy troszeczkę bardziej zrozumieją pewne te mechanizmy, zależy, w którą stronę to będzie szło. Co oznacza, że jak masz większą teraz świadomość, że wybory tych ludzi nie wynikają z tego, że oni są głupi, są źli, mają w sobie nienawiść, nie są spójni i tak dalej, tylko że wynika to po prostu z jakiegoś programu, jakiejś formy hipnozy, którą wzięli i przyjęli z powodów już mniejsza o to, czy gdzieś te bardziej zaplanowanych, czy jakieś większe te układy, czy po prostu te kilku szaleńców, czy jeszcze tam jakieś inne, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że to do nas należy, żebyśmy zaczęli się do ludzi zbliżać. I jak ktoś jest poraniony i czyni źle, to nie oddalać się od niego. Ale najpierw jeszcze coś w sobie przerobić, czy można, wiesz, ze startu? Jak ktoś potrafi, to jak najbardziej. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że każdy z nas ma w sobie taką cząstkę, która gdzieś tam w głębi jest poza tymi wszystkimi nakładkami, tymi programami, tą skorupką, tymi przekonaniami i tak dalej. I że działając z niej, nawet jak nie do końca wiemy jak. Czyli taką czystą cząstkę, tak? Troszkę tak. Może niektórzy duszą to nazywają. Być może tak, nie wiemy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o taką zmianę, transformację człowieka, to też myślę, że ważny jest chyba powód, czy cel, czy wiesz, co to ma być tak naprawdę, nie? Bo tak jeśli po prostu się zmieni, zmienię się i niby chcę, niby nie wiem i tak dalej, to może jeszcze być tylko takie po prostu frustrujące, wiesz, ludzie, którzy tam, nie wiem, 20 lat temu chodzili na jakieś New Age i tak dalej, ale w sumie wychodzili stamtąd na to jakieś głupoty i tak dalej, bez względu na to, jakie to były głupoty, nie? Tak myślę po prostu, że jeśli nie mieli, po prostu nie wiedzieli, o co im chodzi i w jakim kierunku chcą się zmienić i tak dalej, to trudno to chyba było tego dokonać. Jest, no, czy jest, przychodzi do ciebie, ktoś nazywa, wie pan co, chciałbym się zmienić, ale no nie wiem, po prostu tak, niech pan mnie zmieni. No. Ludzie jak chcą się zmienić, to zawsze mają te wiedzę niekoniecznie. Nie, że wiedzą w jakim kierunku, czy nie? Nie. To jak chcą się to zmienić? Znaczy, wiedzą. Tak, wiedzą, ale mogą sobie nie uświadamiać, bo mamy poziom te wiedzy, czyli to, co jest właśnie w naszej podświadomości,
i mamy poziom rozumienia, uświadamiania sobie, czyli to, co do tej powierzchni doszło. Także ktoś może mieć opcję, że w sumie to wie, że nie czuje się dobrze. Nie nazywa tego, że czuje się źle, bo nawet tak długo już jest z jakimś problemem, że on się do tego przyzwyczaił. I dla niego jest, że on gdzieś we wnętrzu ma, że to nie powinno tak wyglądać, ale nawet sobie nie uświadamia tego swojego cierpienia. I czasami przyjdą takie osoby. I wtedy kilka pytań. Na dobrą sprawę, wystarcza, powiedz, jak wygląda twoje życie, jakie masz uczucia, emocje i tak dalej, albo nie masz. No i w ten to sposób Michał powiedział nam, jak wygląda wstępna rozmowa w barwach umysłu, bo tak nazywa się twoja firma. Zapraszam cię, zrób autoreklamę, jakiś mail, coś tam dla widzów, może ktoś chciałby zaciekawiony odwiedzić cię. barwumysłu.pl. Ja też myślę, że w ogóle ty mnie zainspirowałeś wczoraj do poszerzenia nawet mojej oferty. W takim kontekście, że na to w ten sposób do tej pory ty nie patrzyłem, natomiast wydaje mi się, że ludzie powinni wiedzieć, jak bronić się przed tą ukrytą hipnozą, przed manipulacją. Ja w ogóle zareklamuję nie siebie, natomiast polecam tę twórczość człowieka, który się nazywa Darren Brown. To człowiek, który nie tylko używa tej hipnozy jawnej, ale właśnie elementów hipnozy ukrytej i pokazuje prawdę, że z pomocą tych technik można kogoś nakłonić do morderstwa. Darren Brown zmanipulował człowieka do tego, żeby ten przyznał się do zabójstwa, którego nie popełnił, którego w ogóle nie było. Trochę to niemoralne. Tak, no, natomiast, no. Natomiast ja myślę, że niebawem, jak jeszcze nie teraz, ale w przeciągu kilku dni będzie jakaś informacja odnośnie tego, jak bronić się przed hipnozą ukrytą, bo moją strategią jest świadomość. A właśnie. Jest rozpoznawanie tych rzeczy. No i właśnie. I to nie tylko twoją, bo także Resetu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję ci za wizytę. To był Michał Cieślakowski, barwyumysłu.pl. Dzięki, Pawle. Reset Obywatelski.